Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać Twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od Polskiego, i opracowuję wszystkie zagadnienia naturalne tak, by można było się z nich uczyć. Odpowiedź na pytanie o to, jaki obraz ludzkiego losu kroje literatura, w którym trzeba się odnieść do mitu o Syzyfie, może wyglądać na przykład tak. Najpierw wstęp: Mitologia udziela odpowiedzi na pytania egzystencjalne. W wielu mitach znaleźć można metafory odnoszące się do ludzkiego losu. To właśnie dzięki nim ludzie mogli dowiedzieć się więcej na temat sensu życia. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym właśnie odwołamy się do lektury obowiązkowej. Mit o Syzyfie ukazuje dwa obrazy ludzkiego losu. Pierwszym z nich jest nauka, że człowiek nie może uniknąć śmierci, nawet jeśli wykaże się sprytem. Syzyf przebiegły i inteligentny, założył bowiem miasto portowe w takim miejscu, aby zbierać daniny od wszystkich przypływających statków. Dzięki temu królestwo bogaciło się w niewyobrażalnym tempie, a ludzie żyli w dobrobycie. Władca miał jednak jedną. Ale za to wielką wadę. Był plotkarzem i zdradzał sekrety bogów Olimpu. Gdy wyjawił tajemnicę Zeusa, ten wściekł się i zesłał na niego bożka śmierci Tanatosa. Przebiegły król wyczuł podstęp i schwytał Tanatosa, dzięki czemu ludzie przestali umierać. Nie trwało to jednak długo, ponieważ później Hades udał się na skargę do Zeusa, skutek czego do Koryntu przybył Ares i uwolnił porwanego. Pierwszym człowiekiem, który umarł, był Syzyf. Po raz kolejny wykazał się on jednak sprytem. Poprosił swoją żonę, aby nie grzebała jego ciała. Dusza niepochowanego nie mogła trafić do Hadesu. A następnie tak jęczał, że Pluton pozwolił mu wrócić na ziemię. Syzyf cieszył się długim życiem. Jednak Thanatos sobie o nim przypomniał i wciągnął go z za zaświatów. Kara, jaką Syzyf otrzymał w Hadesie, ukazuje drugi obraz ludzkiego losu. Bezsensowność wszystkich działań. Oraz determinację człowieka do dokonywania niemożliwego. Zadaniem wskazanego było bowiem wtoczenie kamienia na wysoką i stromą górę. Gdy tylko Syzyfowi prawie się to udawało, kamień za każdym razem osuwał się, przez co trzeba było wykonać całą pracę od nowa. Mimo to Syzyf ciągle próbował i najpewniej próbuje to dziś, dając świadectwo wiary człowieka w osiągnięcie tego, co się wydaje niemożliwe. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak, by był on funkcjonalny. Wymierzona w Hadesie kara miała za zadanie uświadomić Syzyfowi, że człowiek nie jest w stanie oszukać pewnych praw rządzących światem. Myślenie to było zgodne z charakterem epoki. Antyk opierał się bowiem na wierze fatum, czyli nieuchronność boskich wyroków. A najważniejszym terminem odnoszący się do ludzkiej egzystencji był tragizm przekonanie, że człowiek nie miał wpływu na swój los i był zależny wyłącznie od czynników zewnętrznych. A teraz. Jak w wypracowaniu czas na zakończenie. Ludzki los jest tragiczny, ponieważ żadne starania nie pozwolą uciec przed tym, co nieuchronne. Syzyf mimo sprytu nie zdoła uniknąć śmierci, natomiast kara, jaką mówi mierzono, miała być przestrogą dla wszystkich potencjalnych naśladowców. Nie da się uciec przed przeznaczeniem, nawet jeśli człowiek w końcu wtoczy głas na sam szczyt góry, ten i tak osunie się i zmusi do wykonania całej pracy od nowa. To tyle. Jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzi się link umieszczony w opisie.